Witam Was serdecznie, tu Wiking z lasu. Dzisiaj zaskoczył mnie rano śnieg, zaskoczył z tego względu, że cały tydzień nie sypało, a gdy rano wstałem, zobaczyłem, że jest biało. Nie ma tego śniegu dużo, jednak prawdopodobnie się utrzyma, bo jest troszeczkę na minusie. Myślę, że około jakiś tutaj u nas w Szałasie, w naszym obozie jest około jakieś 5 stopni na minusie, także nie jest zimno, ani też nie jest za ciepło, chociaż mi jest ogólnie ciepło. W dzisiejszym odcinku przystąpimy do pracy, którą Wy mi nadaliście. Bardzo dużo osób po ostatnim odcinku o toalecie, o higienie, którą tutaj stosowałem, zaproponowało postawienie oczywiście obudowy do tego naszej toalety, czyli jakiegoś daszka, zadaszenia, zrobienia jakiegoś tam szałasu, wigwamu, coś w tym stylu. I to jest świetny pomysł, aby dzisiaj wykonać taką pracę, ponieważ mam tylko dzisiejszy dzień, jutro jestem strasznie zajęty w domu i nie mogę tutaj przyjść, także tylko dzisiaj będzie jeden odcinek, następny dopiero w następną sobotę, ale będzie w sobotę i w niedzielę, ponieważ zajmiemy się dużą budową, dużą przebudową i nowymi rzeczami, które będą w naszym obozie. I podejrzewam, że nawet w sumie mogły być na 100%, mogę Wam obiecać, że to będzie ostatni weekend przed nocką. Także nie za tydzień, a za 2 tygodnie będzie już nocka w naszym szałasie, ponieważ już to wszystko będzie zrobione tak, jak być powinno. W dzisiejszym odcinku także zacznę już przygotowywać materiały, właśnie znosić na następną właśnie sobotę na potrzebne nam tutaj rzeczy, ponieważ będzie to bardzo duża przebudowa, duża nowa budowa i takich materiałów będę potrzebował dużo. Jak na razie potrzeba mi nanieść tylko dzisiaj na tą chwilę rzeczy potrzebne na budowę naszej tam tej toalety i będzie można także dzisiaj rozpalić ognisko, zrobić jakąś ciepłą kawę, może nawet coś zjeść na ciepło. Także to jeszcze dzisiaj nas czeka. Co jeszcze nas czeka dzisiaj? Dzisiaj także pokażę dwie rzeczy, które przez tydzień wykonałem sam, własnoręcznie. Ponieważ nie mam w tygodniu dużo czasu, wracam o 18 do domu, muszę się zająć córką, domem i obowiązkami. Jednak poświęciłem sobie dziennie po godzinie czasu, aby zrobić dwie rzeczy. Nie są one jeszcze idealnie wykonane, trochę tak chaotycznie, ponieważ tak jak mówię, bardzo mało czasu miałem. Jednak coś zrobiłem i będę Wam się chciał tym pochwalić i będę czekał i liczył na Wasz komentarz i szczerą opinię, co o tym sądzicie. Czy jest to wykonane dobrze, czy niedobrze, czy można było to zrobić lepiej lub inaczej. Także w tej chwili to biorę się za zniesienie materiału, które będą nam potrzebne. Później przejdziemy do ogniska i do rzeczy, które wykonałem. Już pierwszą część materiału na zabudowę toalety mam przyniesione. Także chciałem Wam pokazać, co zrobiłem właśnie przez ostatni tydzień. Ponieważ mamy naszą ekstra siekierę. Siekiera jest dobra w wielu rzeczach. No oczywiście do rąbania. Rąbania drewna grubego, dużego, klocków i mnóstwo innych jeszcze rzeczy. Jednak co do czego jeszcze? No, do wbijania palików. Przede wszystkim do wbijania palików jest idealna, elegancka i to w niej właśnie lubię, że bardzo fajnie można nią wbijać. Do odstraszania także niechcianych gości też się nada. Jednak do rąbania tutaj takiego drewna, które wchodzi do naszego piecyka, jest to bardzo małe i drobne muszą być to rzeczy, także tak jak na rozpałkę. Siekiera jest, jednak pomimo tego, że to jest mała siekiera, ona jest ciężka i niewygodna. Dlatego bardzo nie tak lekko się nią rąbię. Postanowiłem zrobić sobie taki ni to siekierka, ni to tasak, ni to tomahawek, nie wiem jak to nazwać. Po prostu taką do rąbania
drewna na drobne. Troszkę przy tym posiedziałem i wyszło mi takie coś. Także tak wygląda rzecz, którą zrobiłem. Jest to z grubej stali. Jak widzicie, nie jest to cienkie. Wyszło mi takie coś. Jak to się zda, jak to się będzie rąbać, zaraz się o tym przekonamy. Także ja sobie przygotuję drewno do rąbania, a wy zobaczcie, jak wyglądała praca nad takim czymś, abyście nie powiedzieli, że to kupiłem. No. No dobra, widać, że nasza siekierka świetnie rąbie. No, nadaje się do tego. Nie jest jeszcze mocno ostra. No, można dobrze by nie była. Jest troszkę niebezpieczeństwo, leci strasznie. No, jak topór ścinający głowę. Leci po prostu swoją siłą, ciężarem w te drewno, więc rąbanie na drobne klocuszki takim czymś, albo bardzo to powoli i umiejętnie robić, albo tego w ogóle nie robić, bo można stracić palce. Także troszkę to niebezpieczne, ale bardzo fajne. Siekierą można było, siekiera nie jest ostra, ona bardziej łupie niż tnie, a to może narobić biedy. Poza tym no, ostrze na pewno większe niż w naszej siekierze. Także fajna sprawa z tego wyszła. Jednak myślę, że do rąbania drobnych kawałków i ogólnie nie tylko, zrobiłem także nóż własnej roboty. Pierwszy raz w życiu robiłem takie coś, więc wybaczcie, że nie jest to wszystko profesjonalnie i idealnie zrobione. Chciałem po prostu zrobić coś swojego własnoręcznie, z pewnością nowy nóż, oryginalny, profesjonalny, taki nabędę, niebawem, tak podejrzewam. Jednak chciałem zrobić coś swojego, mieć też coś takiego, co zrobię. Gdy już robiłem tą siekierkę, postanowiłem także zrobić własnoręczny nóż i wygląda on tak. Nóż zrobiony, tak jak toporek, z bardzo grubej stali. Trochę się musiałem naciąć, naszlifować, aby osiągnąć efekt tego ostrza, bo naprawdę gruba stal nie chciała tak łatwo iść. Ze starego rogu, który kiedyś po prostu podczas poszukiwań znalazłem gdzieś tam pod lasem, zrobiłem rękojeść, pierwszy raz robiłem, także fajnie, bo układa się fajnie w dłoni. Ostrze tutaj nie pozwala nam na to, aby ręka się ześlizła do przodu, a szerokość, rozszerzenie tego złamanego rogu, bo tu zwierzę miało pęknięty po prostu ten róg, on się próbował zagoić, jednak się nie zagoił, fajnie spowodowało to, że nasza ręka też się nie ześlizgnie do tyłu. Bardzo fajnie to moim zdaniem wygląda. Wy też oczywiście napiszcie, co o tym sądzicie. Nie polerowałem go do końca, aby, jak widzicie, zostawić taką fakturę stali z jednej i z drugiej strony. Też to wygląda bardzo fajnie. Jest grubym nożem, więc i można nim śmiało rąbać drewno.
bo jest grube i wytrzymałe, także poza tym będzie nam służyć jako nóż taki typowo leśny, póki co myślę, że no mi się bardzo podoba, jestem bardzo zadowolony, ponieważ to moje pierwsze takie dzieło i mam nadzieję, że napiszecie szczerze, co o tym sądzicie. Moim zdaniem jest dobry, wygodny i poręczny. Poza tym ciężar jego sprawia to, że za każdym razem, jakby się go nie upuściło, ciężar tego ostrza robi to, że spada w pionie i fajnie się wbija. Szkoda, jak upadnie na nogę. Ale także piszcie, co sądzicie i co myślicie o tym. W ostatnim odcinku do rozpalenia ogniska użyłem krzesiwa, ale pomogłem sobie jako rozpałkę ze sobą. Noszę te płatki kosmetyczne, które właśnie ostatnio sobie takim pomogłem w rozpalaniu ognia. I właśnie jedna osoba napisała do mnie, czym ten wacik jest nasączony. Niczym nie jest nasączony, ponieważ płatek kosmetyczny to jest prasowana wata. Gdy rozdzielimy go na pół, powstaje luźne włókna, które wystarczy naprawdę iskierka jedna mała, aby to wszystko się zapaliło. Nie trzeba tego niczym nasączać, także nawet myślę, że jeśli nasączone czymś by były, to mogłoby się to tak łatwo nie zapalić, właśnie jak się pali. Ale dobra, pozbądźmy się tego. No jesteśmy w warunkach, w których nie mamy ze sobą płatka kosmetycznego, ponieważ nie przewidywaliśmy tego, że będziemy na przykład palić ogień. Ale wyszliśmy na dłuższy spacer, tak jak dzisiaj. Pada śnieg, jest zimno, chcielibyśmy się ogrzać, rozgrzać, coś może zjeść ciepłego lub się ciepłego napić, no i potrzebujemy rozpalić ogień. Mamy zapalniczkę, ale nie mamy rozpałki. Dobra, kora z brzozy, tak? Proste. Ale dobra, jesteśmy w lesie świerkowym i w promieniu 100 km nie ma żadnej brzozy. Są tylko same świerki. Zbieramy oczywiście sobie suche patyczki na rozpałkę, łamiąc te świerkowe gałązki, martwe. I co dalej? No i nie mamy kory, brzozy, aby można było rozpalić. Co innego na rozpałkę? W tym momencie możemy skorzystać z naszych rzeczy, które mamy na sobie, przy sobie. No nie mówię o tym, żeby spalić spodnie, czy bluzę, czy kurtkę, no bo to nie jest w tym nic dobrego. Moglibyśmy rozciąć kawałek kurtki, wyciągnąć kawałek tej waty i też sobie byśmy poradzili przy rozpałce. Jednak szkoda niszczyć ubrań. Są jeszcze inne sposoby, które nam pozwolą na to, aby można było pozyskać łatwą do zapalenia rozpałkę, mając przy sobie na przykład tylko krzesiwo. Jedną z takich rzeczy na pewno jest czapka. Czapka, którą nosimy na głowie. Dzisiaj akurat czapki nie mam. Wszystko takie, co nosimy, jak bielizna termoaktywna, czy jakieś kalesony, skarpety grube, wełniane, no bo nikt w cienkich skarpetach nie idzie w zimę do lasu na cały dzień. Czapka na pewno w środku ma plusz lub polar, czy bluza nawet polarowa. Wszystko po kilku razach noszenia, po kilku razach praniach zaczyna się mechacić. Robią się takie małe meszki. Ja wam po prostu pokażę na... Mam na sobie kalesony wojskowe. Bardzo dobre, bardzo ciepłe. Więc też widać, że już pomału się mechacą. Nie oczywiście. Wystarczy trochę noża i poskrobać te meszki, z których jesteśmy w stanie uzyskać właśnie oto taką rozpałeczkę. Oczywiście trzeba tego trochę naskrobać, zależy jak duży. Na ciuchach polarowych lepiej to wychodzi, bo one są większe i grubsze. Na skarpetach, ale po wewnętrznej stronie. Bo od zewnątrz raczej one się nie robią, ale po wewnętrznej stronie one się prują, no mechacą, także też mamy kolejną rozpałkę. I takim czymś dzisiaj spróbuję trochę tego naskrobać i takim czymś spróbujemy dzisiaj rozpalić ognisko. Zobaczymy, czy naprawdę jest to wiarygodne. Dało mi się troszkę tego nazbierać, także fajnie, można je zlepić ze sobą, zjąć i będzie kulka, jednak troszkę te włókna warto jest
rozszerzyć, żeby nam się to fajnie zapaliło. No jednak nie chce nam się to zapalić, także chyba będę musiał więcej naskrobać tego. Także biorę się do skrobania następnie. Tymczasem nazbierałem troszkę tego więcej tym razem i od razu dałem sobie pod spód trochę tych patyczków. Zobaczymy, czy teraz nam się. Czy nam się uda to podpalić. Ale będzie coś z tego. Teraz trzeba to wrzucić do ogniska. Zaraz zrobi nam się kiełbaska. Mamy ciepłą kawkę, także mróz niestraszny. Bardzo jest nawet przyjemnie, bym powiedział. Dzisiaj fajny klimat. Jednak myślę też, na pewno nie w tym odcinku, ani nie w kolejnym. Jednak sądzę, że będzie trzeba chyba wywalić to wiadro.
na znosić kamieni i zrobić prawdziwe palenisko z prawdziwego zdarzenia, ponieważ to ognisko jest fajne, fajnie się na nim gotuje, ale ono nic nie daje ciepła. Ta beczka powstrzymuje to ciepło i wszystko idzie w górę. Także nie mijamy się z tym ciepłem. Więc następnym razem, może gdy przyjdziemy tu na nockę, też trzeba będzie, oprócz spania, będzie trzeba się czymś zająć, więc sądzę, że to będzie dobry moment, aby zrobić normalne ognisko. Chociaż w tym momencie ono jest bardziej bezpieczne. Ogień nie wydostaje się nigdzie na zewnątrz. Ale nie daje żadnego ciepła. Nawet siedząc przy ognisku nie czuję się, że się siedzi przy ognisku. Czuć ognisko, ale nie czuję się ciepła tego ogniska. Nasza kiełbasa jest już prawie gotowa. Chwilę to trwało, ale mój tata zawsze mnie uczył, że mięso, kiełbasa powinna się robić na temperaturze, która idzie z ogniska, a nie na ogniu. Dlatego mam ją wysoko umieszczoną, a ogień jest bardzo mały. Dlatego ona nie spali się z zewnątrz, a w środku będzie surowa, lecz ta temperatura dokładnie przeniknie w środek kiełbasy i da nam dobrze wysmażoną, wypieczoną tą kiełbasę z tego ogniska. Dlatego już wiem, że pomału będzie można sobie ją spożyć i przystąpić do dalszej pracy nad naszym kiblem. W sumie te wszystkie rzeczy, które tu mniej więcej robię, mogę to w sumie zawdzięczać tylko mojemu tacie, bo to on od dziecka zabierał mnie gdzieś na takie wyprawy. Na ryby, na nockę, na jedną, drugą, na wczasy pod namiot nad jezioro, gdzie ze sobą brało się tylko zapas jedzenia, nic więcej. Wszystko gotowało się, smażyło i piekło na ognisku, gdzie tydzień czasu się siedziało nad samą wodą, gdzie woda z jeziora służyła do mycia się, picia i gotowania jedzenia i do wszystkiego naraz. Także takie warunki od dziecka stwarzał mi mój tata. Dlatego to lubię. Jestem od dziecka nauczony w takich klimatach. I w sumie co? No dzięki niemu mogę mu dzisiaj podziękować, bo trochę mnie nauczył, dosyć nawet dużo. Ale jeszcze przede mną dużo nauki takiego survivalu, tego outdooru. Także... Ale jest fajnie, tym bardziej, że mam świetne pomysły na dalsze obozowanie tutaj. Więc myślę, że i wy będziecie zadowoleni z każdych kolejnych odcinków. Zbliżamy się w subskrypcjach do 2000. Oczywiście będzie za to konkurs dla was, za to, że jesteście ze mną, że coraz więcej was przybywa. Oczywiście za wszystko wam dziękuję. No nic, przystępujemy do jedzenia.
A więc gdy mamy wszystko zrobione, to co zaplanowałem na dzisiaj, czyli tą toaletę, na spokojnie kawka, kiełbaska, można wziąć naszą ekstra piłę i pójść naciąć trochę materiału, który będzie nam potrzebny na następną sobotę i niedzielę do dużej zmiany na lepsze, tak to nazwijmy. Toaleta, jak widzieliście, jeszcze jest do dołożenia kilku gałązek. No i troszkę ten nasz kibelek będzie przesunięty bardziej do środka, ale dzisiaj tym się nie będę zajmował, ponieważ tak będzie wymiana tej toalety. Wstanie miejsce toalety nasze wiadro, które służy nam w tym momencie jako piecyk w środku. Nie będzie tego piecyka, będzie co innego, ale to wszystko na spokojnie. Na pewno będzie, moim zdaniem, będzie lepsze. Z pewnością będzie lepsze. Także to będzie wszystko następnym razem. Będzie zmiana właśnie toalety. Wielka rozbudowa, przebudowa i zmiana na lepsze. Także wszystko w następnym odcinkach, w następnym tygodniu. A ja biorę piłę i idę naciąć troszkę materiału. Niezbyt fajnie się tnie, pomimo tego, że mamy dobrą piłę. To jest problem w tym, że to drzewko leży sobie tutaj już dłuższy czas. Podejrzewam, że gdzieś jest rok powalone. No i jest nasiąknięte wodą, a w tym momencie jest zamarznięte. Także wychodzą wióry, które właśnie są zimne jak lód. Dlatego ciężko się tnie. No. Ciąć drewno, a ciąć lód to troszkę inna bajka. Także od następnego tygodnia zapowiadałem trochę odwilży, trochę na plusie, trochę takich mrozów, ale delikatnych, 1-2 stopnie. Także może poczekam, aż troszkę to puści, w następną sobotę sobie naszykuję, bo naprawdę jest męczarnia. Chciałem pomyć naczynia po naszej kawie, jednak jak widać nasza woda zamarzła. No i dolałem tyle, co mi zostało z manierki i ona już też zamarza. Tu jeszcze pływa, ale już niżej jest zamarznięta, także jest mróz, nie ma co ukrywać. No trudno, w sumie co, na dzisiaj można by było powiedzieć, że mamy wszystko zrobione, to co planowałem. Pół dnia tutaj spędziłem. Jak zwykle bardzo przyjemnie, bardzo miło. Uwielbiam tutaj przychodzić i spędzać czas. Jest to niesamowity klimat. Cisza, spokój, natura, przyroda. Wszystko to, co jest potrzebne dla człowieka, aby był szczęśliwy. Moim zdaniem. Także co, ja żegnam się z wami. W tym momencie pozdrawiam was serdecznie. Czekam na wasze komentarze i wasze opinie co do tego tasaczka, co zrobiłem, i co do noża. Czekam na wasze komentarze i propozycje. Znaczy, na razie z propozycjami to, bo wymyśliłem parę właśnie robót, które trochę mi zajmą czasu. Także na razie sobie i tak odpuszczam jakieś inne rzeczy, bo mam dużo następnych już przygotowanych do zrobienia.
Ale czekam na Wasze komentarze, Wasze opinie. I co? No i widzimy się dopiero w następnym tygodniu. Szkoda, że nie jutro. To też z chęcią bym przyszedł i spędził tutaj trochę czasu coś robiąc. Ale czekam na parę rzeczy, które są zamówione i będą dopiero w następnym tygodniu. Więc i tak bez nich nic bym praktycznie nie zdziałał. Także co? Widzimy się za tydzień w sobotę i w niedzielę. Pozdrawiam Was serdecznie. Z tej strony Wiking Drażek, czyli Wiking z lasu. Trzymajcie się, do zobaczenia.